Wytworzyła się taka najmocniejsza dziesiątka, ale nie musieliśmy tam nic dopisywać, odpisywać, naprawdę idealnie nam po to dochodziło. Zacznijmy, moi drodzy, od tego, bo tak, bo łapówek nie było, bo górale nie biorą, a zatem, jak wiecie, górale zawsze uczciwi, a zatem, słuchajcie, zaczniemy tutaj od pań, ale czekamy, Wojtek już zaraz do mnie dotrze. Moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękujemy w imieniu i tutaj Kasi PZDN-u, słuchajcie, naszego okręgowego i w naszym imieniu firmy X-Training Świat Przygody. Jak widzicie, jesteśmy w stanie przygotować wszystko. Mamy w tej chwili już naprawdę ku temu świetne warunki, możemy robić najlepsze z najlepszych zawody. A co najważniejsze, my się cieszymy, że wy się cieszycie, że się fajnie pobawiliście, że się dotleniliście. Bardzo. Że jesteście teraz dobrze nastawieni właśnie do dzisiejszych emocji wieczorem. Do biegania po skoczki. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda też dotrzeć, więc tam gdzieś będę koło was, będę podpatrywał, jak pracujecie. Już widzę, że Wojtek kończy. Kasia przygotowuje. Tak, oczywiście. Tak. Bardzo podejdziemy sobie do podium. Pamiętam z zeszłego sezonu, słuchajcie, letnie Grand Prix przy takiej jesiennej pogodzie, ale pomimo tego wielu, wielu walczyło. Nawet słońce nam zaświeciło w pewnym momencie. Bawiliśmy się wspaniale. Było trochę błota. Jeździliśmy na kładach, słuchajcie, spinaliśmy się. Dzisiaj było troszeczkę inaczej. Dzisiaj mieliśmy, słuchajcie, piękną, fajną zimę z dobrą, fajną temperaturą. I to jest zapowiedź, że zima przyszła przed feriami. I tak trzymać, słuchajcie, bo wszyscy tutaj drżeliśmy, że nie będzie zima, a jednak zima wróciła w Beskidy i zapowiada nam się bardzo fajne, fajne ferie, przynajmniej na czas około 10 dni. Te prognozy są świetne. Świetnie, dziękuję wam serdecznie, że przede wszystkim też tak licznie do nas dzisiaj przyjechaliście, że przede wszystkim braliście udział czynny i co najważniejsze, wszyscy cało skąd wracacie, bo wiecie, jak to na śniegu różnie może się wydarzyć. Były rakiety śnieżne, nie było to łatwe do biegania, ale daliście radę, sprostowaliście tym zadaniom. A co najważniejsze, wielu z was pierwszy raz stało na biegówkach i stwierdziło, że jest to coś ciekawego, co warto się nad tym pochylić. A już nie mówiąc, że może spróbować w przyszłości. Dobrze. Tyle fulanio po naszemu. I najważniejsze, mamy wyniki, moi drodzy, nie, Ondo. Najważniejsze, czytamy, słuchajcie, piąte miejsce sobie zachowam. Czytam od czwartego miejsca wśród pań. To będzie tak. Czwarte miejsce będzie to Julia Piątkowska. Brawo dla niej. Brawo. Jula pokaże. Jest. Świetnie. Ondo, chodź do mnie, wręczy zaraz medale. Bardzo cię proszę uprzejmie. Ale może tam wiesz koło podium. Tak, tak, z tej strony sobie stań. Onduś, bardzo proszę, weź wybierz trzy medale brązowe, srebrne i brązowe. Później wywiady. I teraz trzecie miejsce, brązowy medal pamiątkowy, Justyna Przybytek. Bardzo proszę, Justynę. Gdzie jest Justyna? Jest. Justyna, proszę, brawo. Na pudełko na miejsce trzecie, brawo dla niej. Miejsce drugie, Agnieszka Bodzianny, brawo dla Agnieszki. Za dzielne, słuchajcie, dzielną walkę, srebrny medal. I no i teraz, słuchajcie, mamy dwa nazwiska nieodczytane. Jeszcze się mogą czuć, słuchajcie, że nam na moje pierwsze nazwiski medal. Ale powiem, że miejsce pierwsze i zgarnia złoty medal to Kasia Świeca. Zapraszamy Kasię. Brawo. Brawo dla niej. Brawo. Piąte koło Julii, Agnieszka Kaczmarczyk. Brawo dla niej. Piękne pamiątkowe zdjęcia, mamy puchar, mamy medale i to nas, moi drodzy, cieszy. To naprawdę, sami wiecie ci, co w zeszłym roku, tak, zdobyli te medale, jaka to jest uciecha, słuchajcie, na pamiątkę, to zawsze cieszy. Potwierdzam, potwierdzam. Prawda, oczywiście, to wspaniałe uczucie, ale tak piękne puchary, ja nie mam takiego, Kasiu, w domu i muszę się tylko ciebie zakręcić. Okej, okay, dobra, wiem, dziewczyna jest Wisła. Brawo dla nich. Super. Dziewczyny. I teraz, moi drodzy, dziękujemy serdecznie panią za waleczność, za to, że właśnie przybyły. Do nas tutaj były z nami. Super. Świetnie. Moi drodzy, i zaczynamy. Panowie już się szykują. Również od czwartego miejsca rozpocznę. Moi drodzy, uwaga, bo biegacze tutaj, słuchajcie, nie odpuszczają. Brawo dla nich. I uwaga, czwarte miejsce. Obok trzeciego, panowie, niedaleko do medalu, Marcin Hetnał, brawo dla niego. Brawo, Marcin! Spóźniony, ale prawie podium. Miejsce trzecie na podium, brązowy medal, Daniel Ludwiński, brawo dla Daniela. Brawo.
Miejsce drugie, srebrny medal, srebro i będzie też puchar, proszę Państwa. To jest Andrzej Piwowar. Brawo do Andrzeja! Brawo! Miejsce drugie, Andrzej Piwowar. I teraz dwa nazwiska tutaj mam, spośród wielu, ale to jest, nie będę przedłużał. Miejsce pierwsze, zgarnia wszystko. Miał dwupunktową przewagę, zdobył 66 punktów. To Michał Bielek, brawo dla niego! Brawo! Gdzie Michał? Tam! Jest Michał, jest, brawo, Michał był bardzo ambitny, złoty medal, piękne pamiątkowe zdjęcia, miejsce piąte koło czwartego, Edward Świeca, brawo do Edwarda, zapraszamy, tyle mamy zanotowane, chcemy przedłużać, miejsce piąte to Edward Świeca, jest Edward, brawo do Edwarda, stałej tam jako piąty, słuchajcie, robimy pamiątkowe foty. Aha, chciałem powiedzieć, że Edward was wszystkich pobił w biegu narciarskim, moi drodzy. 2:02, brawo dla niego. Widać, że chłop biega, widać, że słuchajcie, pomimo jakiejś tam zmarszki na twarzy, nie odpuszcza. Zdrowie to najważniejsze. Prosiłbym was o krótką ocenę tej zabawy naszej dzisiejszej. No przede wszystkim, moi drodzy, mamy tu jeszcze jakieś jeden, dwa plecaczki. Troszkę bardzo proszę, pamiętajcie o nich. Z nami było nas pięć, ale fajna zabawa. Bardzo pozytywnie. No rozumiem. Jakieś zadanie najtrudniejsze było dla ciebie? Coś? Jeden, drugi plecak. Bardzo proszę. Strzelanie z łuku, co? Bardziej na tych konkurencjach wydolnościowych sobie dałam radę, a właśnie z technicznymi miałam. Rozumiem. W twoim przypadku? Ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tak trudne będzie bieganie na tych nartach, ponieważ jeżdżę troszkę na normalnych nartach, no a tutaj jednak to jest całkiem coś innego, ale bardzo mi się podobało i jestem bardzo zaskoczony, że się... Rozumiem, że w biegach byłeś najlepszy? Ponoć... Po tacie, tak? Tak, prawdopodobnie tak, ale ogólnie wszystkim razem tak się złożyło. Jak strzelanie wypadło? Fajnie, co prawda kolega trochę tam po głowie, coś, jakieś draśnięcia były, ale generalnie... Trafiałem. No ale co myślicie na przyszły rok? Coś takiego jest szansa? Zgłosicie się? Chcielibyście? Nie, no myślę, że... przynajmniej jest możliwość zabawy. O właśnie, na biegówkach skoki jak najbardziej. Zobaczymy, czy się uda Małysza pobić. Dobra, okej, dziękuję.